Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjmuj błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwała Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Przepraszam, internet z tego co działa, nie mogę otworzyć strony. Więc jedna modlitwa będzie po rosyjsku. Trzymali się wszyscy razem w krużganiu Salomona, a z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalił. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przewodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste. A wszyscy doznawali uzdrowienia. Oto słowo Boże. Panie, Ty nas wybaw.
daje nam światło. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwaniu w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiący: co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu kościołom. Do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Fiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei. I obróciłem się, by patrzeć, co to za głos do mnie mówił. A obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, przyobleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Kiedy go ujrzałem, do stóp jego padłem jak martwy, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: przestań się lękać, ja jestem pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący, na wieki wieków, i mam klucze śmierci i otchłani. Napisz więc to, co widziałeś i co jest, i co potem musi się stać. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Uwierzyłeś Tomaszu, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździe i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł i choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a ujrzeli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. I abyście, wierząc, mieli życie w imię Jego. Oto Słowo Pańskie. Amen.
papież Jan Paweł II powiedział takie zdanie, które ja sobie zapisałem na obrazku prymicyjnym 29 lat temu, zaraz 53, no tak, 29 lat temu, to takie zdanie: Pan mnoży znaki wytyczające drogę, którą winniśmy iść. Zobaczcie, taki znak Pana Boga. Wy jesteście z Krakowa, prawda? A ten obraz jest z Krakowa. I akurat jest, zaczynamy świętować niedzielę Bożego Miłosierdzia. Boże Miłosierdzie z Krakowa przyszło do nas, do Kazachstanu. No taki znak, myślę, był bardzo aktualny i bardzo widoczny. Także zaczynamy, no wy jutro będziecie też świętować dalej w Kapszagaju. Dzisiaj też jest taki Wigilia Wielkanocna dla wschodnich obrzędów, to znaczy konkretnie dla grekokatolików i prawosławnych. Znacie grekokatolików lub prawosławnych, można im też złożyć życzenia wielkanocne, ponieważ jutro dla nich Wielkanoc. Chrystus zmartwychwstał. Jeszcze raz. Chrystus zmartwychwstał. I to jest druga wielkanocna niedziela, niedzielą Bożego Miłosierdzia przez świętego Jana Pawła II. I warto sobie dzisiaj tak zadać pytanie, co to właściwie jest takiego Boże Miłosierdzie. I przychodzi mi na myśl takie trzy obrazy, przychodzą na myśl, mogą nam pomóc odpowiedzieć na to pytanie. Pierwszy taki obraz jest to spotkanie, o którym słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, spotkanie Jezusa z jego uczniem Tomaszem. I Tomasz, jak wiemy, nie uwierzył swoim kolegom, uczniom, że widzieli zmartwychwstałego Jezusa. Tydzień później, 8 dnia, czyli tak jak my dzisiaj, no jutro dokładnie, ale już zaczynamy ten dzień świętować, Jezus przyszedł do swoich uczniów, aby spotkać się konkretnie z Tomaszem, który nie dowierzał. Przyszedł ze względu na niego. Jezus nie zostawił jego w jakichś wątpliwościach, z jego niewiarą, być może z buntem, że nie spotkał go pierwszy raz. Wszyscy się chwalili, że widzieli Jezusa, a on nie widział. I być może, że w jego sercu rodziła się może nie tylko niewiara, ale taka zazdrość. Jak to Pan Jezus do nich przyszedł, a dlaczego do mnie nie przyszedł? Jezus odszukał go i pokazał mu dowód swojej miłości, pokazał mu swoje rany. I Tomasz spokojnie Bóg mówił. I wtedy Jezus wypowiedział te ważne dla nas słowa: uwierzyliście, ponieważ nie ujrzeliście, błogosławieni, którzy nie widzieli, a ujrzeli, a uwierzyli. Nie widzieli, a uwierzyli. I Jezus mógł powiedzieć: jeśli nie chcesz wierzyć, to nie wierz. A jednak On szukał i nie pozostawił człowieka w jego wątpliwościach. Jezus czyni to samo z nami. Pomaga nam w naszych wątpliwościach, w naszej niewierze, niedowierzaniu, czasami braku po prostu zaufania. Tutaj na tym obrazie, jak wiem, widzimy, brakuje napisu: Jezu, ufam Tobie. W różnych językach piszą też po rosyjsku: Jezus, upawaj na Tybia. Jest taki projekt, że to ten obraz świętego Józefa jest od niedawna u nas. Chcę przywieźć z Polski prawdziwą ikonę świętego Józefa takiego i on będzie wisiał tutaj nad kolumną, a w to miejsce chcę dać obraz Jezusa Miłosiernego. Na razie jeszcze go nie ma. W Nicy mamy taki obraz, ale on jest angielskim napisem: Jesus, I trust in you. Trzeba by po rosyjsku, ponieważ tutaj większość ludzi jednak mówi po rosyjsku, więc musi być ten napis po rosyjsku. I może im pokazać, bo ja widziałem
w Nursultanie, w stolicy, właśnie obraz Jezusa Miłosiernego był, i pod spodem były dwa napisy. Było po kazachsku i po rosyjsku. Może właśnie ta wersja byłaby tu bardziej odpowiednia. Pytanie brzmi, na ile my rzeczywiście ufamy Panu Jezusowi, na ile pozwalamy się Jemu odnaleźć. Tomasz dał nam przykład, otwarcie mówi swoich wątpliwości, powiedział o swoich wątpliwościach i przyjął odpowiedź Jezusa, a co z nami? Na ile my ufamy, dowierzamy. Wiadomo, że często nie rozumiemy Pana Jezusa, nie rozumiemy woli Bożej, ale czy ufamy, czy dowierzamy? Drugą myślą obrazy to jest obraz właśnie bardzo nam znany, popularny Jezusa Miłosiernego. I dzisiejsza Ewangelia mówi, Jezus rzekł do nich, pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Gdy to powiedział, dał znak i rzekł do nich, przyjmijcie Ducha Świętego, komu odpuścicie grzechy, będzie miał odpuszczone, a komu zatrzymacie, będą mu zatrzymane. Jezus ustanowił sakrament pokuty i spowiedź jest pomysłem i pragnieniem Jezusa, jest takim słowem miłosierdzia Jezusa do nas. Jezus chce nam okazywać miłosierdzie, chce odpuszczać nam grzechy w nieskończoność. Tak, aby każdy człowiek stosowny mógł poczuć się uwolniony od grzechu. I jakże wielki jest dar Bożego miłosierdzia, jak bardzo Jezus nas kocha, jak nas szuka i pragnie naszego zbawienia. I teraz jaka jest nasza odpowiedź? Co sądzimy o spowiedzi? Może odkładamy na to, na później, albo w ogóle się nie spowiadamy, a może nie czujemy takiej potrzeby, bo jesteśmy dobrzy, prawie święci, po co mam się spowiadać. Tak wielki dar Bożego miłosierdzia, Bożego przebaczenia, które Jezus wycierpiał za nas na krzyżu, daje nam teraz przez apostołów i tych, którzy po nich, po apostołach, czyli kapłanów. Amen. I trzeci obraz to objawienia świętej Faustyny. Cześć dla miłosierdzia Bożego, od której pochodzi też to święto. Kiedy czytamy dzienniczek, a warto go czytać, ja dostaję z Polski każdego dnia od jednej braci, kiedy dostaję malutki taki odrywek, taki fragment z dzienniczka świętej Faustyny. To tak też bardzo pomaga. Przybliża po prostu do Pana Jezusa i nastraja w kierunku Pana Boga. Warto zaglądać, czytać sobie fragmentami dzienniczek świętej Faustyny. Kiedy czytamy go, możemy dojść do wniosku, że Jezus prosi nas, błaga, abyśmy otworzyli się na dar Jego miłosierdzia, abyśmy przyjęli Jego przebaczenia. To tak, jakby ktoś nas skrzywdził, a my prosimy Go o przyjęcie naszego przebaczenia. Taka jest Boża miłość, takie jest Boże pragnienie, aby nas zbawić. A my czasami jakbyśmy jej nie potrzebowali Bożej miłości, Bożego miłosierdzia. Dyskutujemy, czy Bóg istnieje, czy nie, czego potrzebuję, czy nie, czy muszę się spowiadać, czy nie. A Jezus nas szuka, Jezus umarł za nas, Jezus powstał z martwych i chce się z nami spotkać, ciągle spotykać. Jezus cierpiał i umarł po to, abyśmy mogli otrzymać rozgrzeszenie w spowiedzi. A nas to niestety czasami nie interesuje. A my czasami będziemy o tym mówić, będziemy
kombinować, nie mówić tego dzieciom na przykład, ile cierpliwości ma do nas Bóg. Cierpliwość to pierwsze imię miłości. Miłosierdzie może to jedyna rzecz, która tak naprawdę jest nam potrzebna. Boże miłosierdzie. Innym jest nasze przyjęcie miłosierdzia, nasze otwarcie się na Boże miłosierdzie. I Bóg nas szuka, ale czy my pozwalamy się Jemu znaleźć? Bóg umarł za nas. Czy my jesteśmy gotowi umrzeć za Niego? Albo chociaż trochę dla Niego pracować. Albo przynajmniej traktować Go poważnie. Bóg nas szuka, ale czy my szukamy Jego? Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego jako znajmiernictwo. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Jezusowi Miłosiernemu przedstawmy nasze prośby. Możemy to zrobić w sposób spontaniczny. Ja powiem pierwszą prośbę. Módlmy się za papieża Franciszka, za całe duchowieństwo, o Boże błogosławieństwo i o pokój w Kościele, o pokój w naszych rodzinach, pokój w Ukrainie, pokój na całym świecie. Ciebie prosimy. Możecie mówić, prośbę. A można paru słów. Ciebie prosimy. Ciebie prosimy. Módlmy się również w intencji odprawianej mszy świętej i we wszystkich naszych intencjach, które nosimy w naszych sercach. Ciebie prosimy. Wszechmogący wieczny Boże, przyjmij nasze prośby, które z wiarą zanosimy do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I moja taka prośba, jeżeli możecie gdzieś otworzyć, jest taka strona IRG, Internetowa Liturgia Godzin, i tam jest po prostu modlitwa, ten modlitwy mszale. Ja nie mogę po prostu otworzyć tej strony. No jak nie, to ja będę po rosyjsku, ale jeżeli znajdziecie, to IRG, Internetowa Liturgia Godzin.
składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej ofiary. Niech nieustanne działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości przez Chrystusa Pana naszego. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoją, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w Górę Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stał się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twojego Pana Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie Boże chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem José Luisem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z naszymi świętymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas ze swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwani przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, i zgodnie z Twoją wolą napełnij Jego pokojem i wyprowadź w pełni jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładziesz w grzechy świata, zmienił się za nami. Baranku Boży,
sakramenty dające życie wieczne i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Krótkie objawienie, krótkie ogłoszenie. Zawtra świętego Janesa Kapsy Grawa Dinacat na ruskim języku i следующее воскресенье, это будет третье воскресенье Пасхи, и то будет как раз в этом году, 1 мая, день соединения, да, народов Казахстана. В Казахстане 1 мая не обходит себя как день працы, только день единости народов Казахстана. И тутай поставили флагу Казахстана дуже, ponieważ no, większość, prawie wszyscy są obywatelami Kazachstanu i 9 malutkich chorągiewek, ponieważ nasza parafia, w naszej parafii jest 9 narodowości. Gdzie 9 małych chorągiewek, między innymi chorągiewka polska. Nasza organistka, jej należą się dwie flagi, ponieważ ona jest na pół Polka, a pół Tatarka, prawda? Dlatego mieli dwie flagi. Poza tym jeszcze flaga grecka, flaga rosyjska, ukraińska, niemiecka, kubańska. Mamy jednego Kubańczyka, także w sumie 9. Flag to taka ciekawostka, że 1 maja to jest Dzień Jedności Narodów Kazachstanu tutaj obchodzony. Na tę niedzielę wszystkie ostatnie misje taka po programu prosta. Każdy dzień z poniedziałka po piątnicę jest od 9 w sobotę 17. Wszystkim Wam życzę Bożego błogosławienia. Naszym drogim gościom życzę Bożego błogosławieństwa, szczęśliwej drogi do Kapszagaju dzisiaj i później też i do Polski. Też. Mam nadzieję, że może spotkamy się jakoś w Polsce, ponieważ ja planuję wkrótce urlop w maju, więc może jakoś tam nasze drogi się zetkną. Byłoby miło. Ja planuję też być w Krakowie też tak samo. Mógł zabrać. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Jeszcze taka tradycja, że zaraz po mszy świętej jeszcze odmawiam taką króciutką modlitwę do świętego Michała Archanioła, że to robimy po rosyjsku, ale jeżeli ktoś umie po polsku, to może po polsku, jeżeli umiecie. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości zasadzką złego ducha, bądź naszą drogą. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas głowę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą schronić nad Niego. Amen. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Thank you.
się, żeby w najgorszej sytuacji nie tracić nadziei. W chrześcijaństwie nie ma rozpaczy. Że nawet w najgorszej sytuacji, jak Pan powiedział się na krzyżu, Pan Jezus wiedział, co będzie dalej. Dlatego nic strasznego. Nie? Nawet w najgorszej sytuacji nie są najgorsze. No i taki właśnie dla nas. Proszę. Tam na odwrocie jest modlitwa po rosyjsku, ale myślę, że ten obrazek jest najważniejszy tutaj, żeby zawsze mieć nadzieję. Proszę bardzo. Zapłać. Tak. Proszę bardzo.